Dzień dobry, z tej strony Adrian i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu wszystko z kołyską wsadzimy i sprawdzimy, czy będzie chodzić. Podłączymy węże. Skąd ty masz takie w ogóle ten? Dobry bardzo jest. To jest mechaniczny, tak? Cześć. Na siłę dokręcą. Przecież to się chyba nie dokręca. To się odkręca kluczem, ale dokręca się tylko ręką. Chyba, bo się tak zasap, że później klucz można wyrzucić i nie odkręcić. To ja odkręcę może. Ja nie, może dziadek, wiesz? O, dobra. To tylko ręką się dokręca. Po co to dokręca? Może dziadek. Nie rusz, no po co ruszasz? No, koniec. To jest całe dokręcenie. Ja wymyśliłem? Chociaż coś robisz, nie nudzisz się. Trzeba było takie przymusowe, żeby schudnąć. Ale ile lat ma ta przyczepa przecież? Spółdzielni. Ze spółdzielni. To ile ona ma? 40 lat? Spółdzielni oni tego nie żałowali nic. Daj ta. No 40 lat. A, to, no to mów co chcesz. A, no widzisz co nie ma. To więcej niż 40 lat, ja pierdzielę. Nie. Nie? 80 chyba drugi ona. Tak? W dowodzie jest? 38 lat, tak? Wszystko z kołyską wstawimy w tą szynę. No i sprawdzimy, czy kipruje, czy nie kipruje. I będzie chodziła jeszcze. Jeszcze 10 lat moc posłuszy do obornika. To są uroki tej spawarni. Już się wyłączyła. Nam zamarznąć idzie, a ona się zagrzała. No wiesz co? Nie pójść, bo 2000 pójdzie. Na wózku się wyśliźnie jeszcze i co by było? Nie skręcaj. Aha, to idź szybciej, a nie tak powoli idziesz. Cześć.
Ty już się zmęczyłeś? To jeszcze trzeba je włożyć. Puść. Ojej. Na blisko. O. Lata. Teraz już moje. Ile brakuje? Żeby nie pomylić, wąż ma być po tej. Nie? O, przerwa na śniadanie. Halo? Babcia Ola? Usmasz, bo ja zobacz, ja już upadłem na zdrowie, podupadłem. Widzisz, jak przyczepę wywaliliśmy? O kurczę, dziadkowa przyczepa, dziadek mówi, o kurde, dać im przyczepę, 40 tak. lat chodziła, nie? Co tym dziadom dać, mówi dziadek. Tak? Dziadek mówi, co tym dziadom dać? O, o, o Jezus. O kurwa. Dobra babcia, bo ja nie mam czasu, będę musiał jeszcze robić. Jeszcze opona jest jedna do wymiany. Smaż mi kopytka, przyszłem do ciebie na herbatkę, kawkę, inkę może. Dbaj o wnuczka tego, masz takiego jednego dużego, to ty dbaj. Jakiego dużego? No wnuczka takiego. Takiego głupiego? Z jakiego głupiego? Niedobrego. Dobry jestem, a co ty jeszcze, mówisz na mnie źle? No. Węgla na niej się opał. Węgla to wielkie cudo. No bo robię na dworzu. No i tutaj jest wszystko ok już. Zabezpieczyłem, wąż podłączyłem. Opuszczamy i sprawdzamy, czy kipruje. Listonosz mnie zagadał. Mówi, że on chce być w drugim odcinku. Listonosz. I mówi, że czeka na twoje historie o pomarańczowym żuku. Tak? Tak. Mówi, to słynny żuk na całej wiosce był. Taka prawda? No. Dobra, opuszczaj. Do przodu! I na dół. Łyżkę na dół. Do tyłu. Elegancko. Pięknie, nie jest wykrzywiona. Tam widziałem komentarz, o, po pół przyczepy macie naładowane i nie umiem kiprować. Ludzie, to ma 40 lat, to ma prawo, że się zepsuje. Stój! Nie wiem, no dobrze jest. Bo za mocno dałeś, o! Jest okej. Właśnie, a czemu nowych nie bierzecie przyczep? Nowe są do zboża i nie chcemy je do zboża czy do czegoś przewożenia takiego. A obornik, wiecie, zawsze coś się uszkodzi przy tym oborniku. Szarpanina jest teraz na polu, bo jest mokro. I tu są stare przyczepy i nam ich nie szkoda, że one się zepsują. No, a są takie, o, niektórzy piszą, że rdzewieją przyczepy tamte nowe.
i nie używacie. Ludzie, zastanówcie się. Ta opona też jest do wymiany jedna, bo po prostu schodzi powietrze z niej. Klucz udarowy, ale elektryczny kupiliśmy. Zobaczymy, czy odkręci nam to koło, czy nie odkręci. Daj tą. To trzeba tutaj podłożyć. Tego już nie odkręci. Słabe to jest, za słabe. Za mało bicie ma. No i to jest najmocniejsze. To lipa to jest, lipa. Ale busa odkręciło normalnie. No bo ja nogą mogę, a tamto nie da rady. Lipa. No wulkanizator ma na powietrze, nie? No właśnie. Ale ten jest najmocniejszy. A tam opinia była dobra, myślałem, że to będzie tak samo prawie mocne, nie? No sobie odkręciłem i bez problemu. To nie pisze, że im większe śruby, tym on nie ma tej śruby. Daj. Byliśmy u wulkanizatora. Jak widzicie, to jest opona bezdętkowa i na kołnierzu klej puścił i się ulatniało. Czekaj. O. Dobra. I po prostu gdzieś tu na kołnierzu puścił klej. Nie opuszczaj całkiem, bo i do góry. Muszę najpierw załapać wszędzie, nie? Kolejowy lewarek. Piękna sprawa. Bez żadnego oleju. Mechaniczny. Ten lewarek to nie do zdarcia, nie? Bo to nic nie, bez żadnego oleju, mechaniczny. Podobno ja wyczytałem, że on do 40 ton podnosił, tak? Tu jest chyba tabliczka. Te kolejowe. Tu jest tabliczka. Tak? O Jezu. Nie wiem. Thank you.
Ile? Dwie? Starczy, stop. Starczy. Koniec roboty. To... Trzeba podczepić. No, szczepimy. Szczepiamy dwie przyczepy. I będzie wożony obornik dalej. Miejmy nadzieję, że teraz wytrzymałem jeszcze sezon. I tak na drugi rok się powie znowu, żeby wytrzymały sezon. O. Dawaj! Jeszcze Marek, jeszcze tatko. Op, op. Kurde. Dobra. Nie, źle. Adrian, co ty robisz? Tak musi być. No, żeby to ubezpieczenie było. W razie czego. Dobra. Światła. Podłączymy. Kiper. Podłączymy już. Żeby był. Jakby tamten bolec puścił, to by poszła cała buda na bok. Wtedy dopiero by był Texas. Jak to załadować? Na dwa tury trzeba by było. Powyginałoby się pewnie wszystko. Tam widziałem taki komentarz, że o, narzekali na swoje stare przyczepy w 2018, to kupili nowe, a dalej starymi wozią. Przecież ludzie tak i tak przecież pisali nam, żeby nie wozić nowymi przyczepami obornika, bo szkoda. Przy tych warunkach... Dopóki mam te, to będę tymi woził. Tak. A tamte są do zboża. Tamte są do zboża. Przy tych warunkach atmosferycznych, gdzie jest takie było, to szarpanina by była na polu z tymi przyczepami. No pojedynczo chyba trzeba moje. No tak. To dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Jak widzicie, przyczepy będą jeszcze u nas targać obornik. No to do zobaczenia. Na razie.